Dzień dobry, ja jestem Zenek, to jest Legends of Runeterra. Dzisiaj będzie talia. Talia składająca się z kart Noxus i Shadow Islands. Jest to agro na pająkach z Elizą i Dariuszem, że tak powiem. Dwóch czempionów tutaj mamy. Gramy trzy razy Elizę. Ja mam niestety nią tylko dwa razy, więc to jest taka trochę bardziej budżetowa wersja tego deku, ale dek jest i tak sam w sobie bardzo tani. Gramy tutaj tylko maksymalnie pięciu czempionów, to jak ktoś chce, to może dorzucić trzeciego Dariusza i grać trzy razy z Dariuszem. Dobra, jak ta talia wygląda? Ta win ratio jest naprawdę niezłe na tej talii, moim zdaniem lepsze nawet niż na talii z Zedem. Jak ta talia wygląda? Mamy trzy razy Crawling Sensation, if any ally die this round, summon two Spiderlings, czyli gdy zginie nasz sojusznik, przyzywamy dwa pająki. Dalej mam Elixir of Wrath, czyli jakiś buff na jednostki, daje 3 plus do ataku w tej rundzie. Dalej mamy trzy razy Legionistę, który nie może blokować, ale ma niezłe statystyki i kosztuje tylko jeden. Legion Saboteur, jakiś direct damage w Nexus przeciwnika, też za jeden. Mark of the Iceland, kolejny buff na jednostki, dający 2-2 i Ephemeral jednostką za jeden many. Precious Pet, dobra jednostka za jeden. Trzy razy Battle Arena Battlecaster, buffujący atak innych jednostek, naprawdę niezła i przydatna jednostka w tym deku. Trzy razy. Trzy razy Brothers Bond, kolejny buff. Dwa razy Eliza, ale gram ją trzy razy, tak jak mówiłem, tylko ją dwa razy, więc gram dwie sztuki. Ale jest naprawdę przydatna w tym deku. Dalej mamy Glimpse Beyond do dobierania kart. House Spider trzy razy, Frenzy Skitterer trzy razy, Crowd Favorite trzy razy, raz Decimate i dwa razy Dariusz. I to jest, tak wygląda ta talia. Talia jest naprawdę tania, a jest bardzo grywalna. Dobra, to tak jak mówiąc, jest to agro, krótko mówiąc, to tyle jeżeli chodzi o wstęp. Zaczynamy jakieś giereczki, pogram tą talią. Okej, tak wygląda rozdanie początkowe, no jest beznadziejne, więc wszystko to wymieniam. Będziesz dostał jakąś jedynkę, dwójkę, trójkę i czwórkę, niestety nie ma żadnej czwórki ani trójki. Decimate, Legionista, no i dobra, on zaczyna pierwszy, zobaczymy czy ma coś za jeden. Za dwa zagramy sobie pająka. Jest Crawling Sensation, ma za jeden, kurczę, ptaszyską. Where's my Zagramy swoją siekierę. On niestety nie może blokować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, on tym ptakiem zablokuje mi, kurczę, Legionista na pewno. Legionista pójdzie do piachu. Be Demacia. I'll do better To this nie time. bawi. Can you stomach this? Czeka z tym challengerem na coś innego, coś grubszego. Zobaczymy, czy mu się coś przyda, ten challenger do czegoś. Head to the face. No tak, ściąga tego, w sumie może i dobrze. Can't fight on an empty stomach. Zbuffnął go. No dobra, skipniemy, bo wszystko idzie do piachu. Ja sobie zagram takie coś. I Arena Battlecastera. Super partia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. These woods protect their own. Trochę lipka wyszła. Co dostanę? Crawling Sensation. Dobra, to ja atakuję. No i poddaję się. Ale czemu się poddał? Nie był w takiej złej sytuacji, no come on. No i poddał się, ale jakoś tak dziwnie to wyszło. Jakiś przegrany mecz zdecydowanie to nie był z jego strony, więc no whatever. Dobra, to widzimy się za moment. Dobra, tak wygląda rozdanko początkowe. Nie mam nic za jeden, więc wymienię może Spidera, żeby dostać jakąś jedynkę. Jest jedyneczka, dobra, jest nieźle. Jest Legionista, on zaczyna pierwszy. Zobaczymy, czy ma coś za jeden.
Jest dwójka, okej, jest nice. Aż dwójkę już miałem, ale zawsze coś. Trójka by się przydała. Dobra, zagramy sobie Eliskę pod pająka i będzie crowd favorite, będzie miał towarzysza, że tak powiem, jak się pojawi ten pająk. Żeby on zagra. No to tyle, jeżeli chodzi o Eliskę. Boom za trzy. Nie ma pająka. Kolejny crowd favorite. Take from the rich, give to me. Battle Chaster. Dobra, niech walnie za 3, ja tego nie będę blokował. Po to, żeby ten Battle Create in hand, accept copy of random spell from the enemy deck. Super partia. Po to, żeby ten Battle Caster jakoś wyglądał. Znaczy, boże, ten Crowd Favorite jakoś wyglądał. I salute you! The heart as big as his biceps, it's the scene! No, 4-3, trochę lipne statystyki. Ja nie wiem, czego nie znerfili. On miał chyba 2-2 statystyki. On chyba został znerfiony. Dobra, poszedł do piachu. Super partia. Nie wiem, czy nie chcę go buffnąć. Chyba go buffnę. Z niego 6-5 i Ephemeral. No to lecimy. Blood, glory! Don't be calling no enforces. Dobra, 6-17. Jedna jednostka na polu bitwy. Zobaczymy, czy on coś ma za 5, no ale za 5 raczej coś będzie miał. No, takie buty. Dobra, zagrajmy sobie takie coś. I w następnej turce będzie pewnie crowd favorite. End of round. Legendary crowd favorite. Zawsze mogę brać rozbąd jeszcze. Kijemy to. 5 i 3 to jest GG. O, oh, come on, serio. Dobra, na to nic nie poradzę. Lecimy tak, bez buffa. Bez buffów żadnych. Interesting solution. Trzy hapsy mu zostawię, no onki donki. Jakąś jednostkę poproszę. Kurczę. Czy ja chcę to blokować? Chyba niespecjalnie. Niech on sobie zaatakuje za 4. Skoro tak szybko mu do ataku, ja sobie zagram crowd favorite. Co teraz? You name it, I'll nick it. We'll bring peace to Ionia. Trochę tego pozagrywał. Dobra, co ja mogę zrobić? Eliza, czy ja chcę ją grać? Tym koksem w ten sposób. Nie wiem, czy ryzykować i robić z niego Ephemeral, on ma 9, chyba nie będę ryzykował. Zobaczymy, co się wydarzy. No. Dwa zaklęcia poszły. Trzy zaklęcia poszły. Boże, serio. Dobra, to pachniemy go z tego. No i dzięki. Udało się. Dobrze, że tego buffa został niezależny. Choć jakby go zagrał od razu, też by się nic wielkiego nie stało, ale uratowało mi to tyłek. No tak jak mówiąc, deczek jest grywalny. Dobra, widzimy się za moment, będzie kolejna giereczka. Lex, masz mam kurczę epicką dziką kartę. Dobra, to lecimy z tym koksem dalej.
Okej, tak wygląda rozdanko początkowe. No jest niezłe, ale jakaś jedynka by się przydała. Chociaż nie wiem, czy to nie zatrzymać. Może tę trójkę wymienić? Dariusza, no to też wypadałoby zostawić. Dobra, zostawię to wszystko, nie będę nic wymieniał, ale jedynka by się przydała. No nie ma jedynki, no co zrobić? Byleby on nie był jedynki. Ma, ale lipa. Kurwa agro. Zróbmy tak. On mi niestety ściągnie pająka tym kurcze blade staszyskiem. Coś czuję. No, bingo. Dobra, skipniemy to. Bida 2. Favorite kolejny, no dobra. Coś takiego. Zobaczmy, czy będzie blokował. To nie fajne. No dobra. No Crowd Favorite nie będzie zbuffowany jakoś konkretnie. Dariusz kolejny. Super partia. O panie, to się zaczyna grubo dziać. Jest lipa. Krótko mówiąc, jest lipa. Zbuffnięty set, zaraz się zbuffuje, kurczę, nasze ludzie może tak od razu, no ale też jest niebezpieczny. No jeszcze rally? No ta. W trzeciej rundzie. To błyskawiczna porażka. Dobra, jak ja tak mogę zrobić? Mogę to zablokować, ale to mi nic nie daje. Stracę wszystkie jednostki. Trzecia runda IGG. No niezły deck. Nie powiem. No i lecimy z tym Joksem, chociaż to jest raczej porażka. Burn away the shadows. Jakieś buffy? Strike hard, strike true. Jakieś buffy, kurczę blada. I co ja mogę zrobić? Przegrać grę chyba tylko. Ten nie może blokować, no to nie ma opcji, to jest GG. One of us dies. Dobra. No, no dobry jest ten daczek na Lucianie, kurde się wpada. I z Zedem. Dobra, to widzimy się za moment. Okej, tak wygląda rozdanko. Wymienimy sobie dwa zaklęcia, żeby jakaś dwójka doszła. Nie ma dwójki żadnej. No co zrobić, ale jest przynajmniej jedynka. On zaczyna pierwszy. Byleby nie miał nic za jeden, byłoby spoko. Crowd favorite. Niestety ma jedynkę, co zrobić? Closing in on the mark. Dwójka, dwójka, come on, dwójka. A pierdziela. Okay, ready.
This one's trouble. No dobra, tutaj nie ma sensu nic zrobić. No, zobaczymy, czy on ma coś za dwa. Hey, Krabby. Dobra, zagramy sobie to przynajmniej. Będziemy mieć jakieś pająki. Pod kurczę, crowd favorite. No zawsze coś. End of round. Glimpse beyond. No come on, jednostki potrzebuję. Dobra, jest pajączek. Efemerali nie zablokuje, więc whatever. Znaczy eluzivów, boże, eluzivów nie zablokuje. A jakieś jednostki może tak? Dobra, 5-4, no nie najgorzej. Zobaczymy, czy on coś za 4 ma, ale pewnie coś ma. Jak nie jednostki, to jakieś zaklęcia. Time for a leap of faith. Mogę efemerala z czegoś zrobić, ale czy chcę? Chyba niespecjalnie. Poczekam sobie z tym efemeralem jeszcze. Zobaczymy, czy on będzie blokował. You call that sneaky? Hold up. No whatever. No i end of round. Elise. There's nothing to fear. Swiftly, strike quickly. Zrobimy tak. Zobaczymy, czy on coś z tym zrobi. Sześć. Troszkę się wykosztowałem na to, żeby porobić tego, kurczę, protektora, ale zobaczymy. Było opłacalne. No i nie zabiję go jeszcze na dodatek. Dariusz, no i spoko, loko. To jest jakiś koksiur. Jest jakiś koksiur, ale wszystkie buffy straciłem. Ja mam już kart na ręce, on ma 5-5. No dobra, zobaczymy, czy on będzie blokował. Don't want any trouble. Zostaję na jednej karcie, świetnie. Press on. 5-13. Świetnie. Omen Hawk. Dobra, koniec tej rundy, koniec. Precious Pat. The Yordle here is with me. My little dear. Come on. Spasujemy to. What's your hurry? Pięć, pięć. Cudownie.
Dariusz, jest! I wygrywamy grę? No zobaczymy. Co on może zrobić? Pięć, tak, kurwa. Dobra, lecimy z tym koksem. No ja to jest GG chyba. Dariusz idzie do piachu, jeżeli zablokuje tym 5-5, ale i tak dostaje 5 z Overwhelma i to jest GG. No chyba, że ma jakiegoś buffa na niego, no to będzie lipa. To będzie lipa. Drugi Dariusz pójdzie do piachu. Dobra, to też idzie do piachu, no zobaczymy. No, w najgorszym wypadku dostanie 2 demony. 7 ekstra. No dobra, to jest GG. Albo i nie. Come on, serio? Ja pierdziele. To teraz jakiś direct damage GG. No Boże, lifesteal, no to nie będzie GG. Zabijemy to i dobierzemy 2 karty. Boże, jaki fardzą ją buffa. Crowd favorite, to jest overwhelm. To dzieci. Świetnie. No niestety nie udało się tym razem. Dobra, widzimy się za moment. Okej, tak wygląda rozdanie początkowe. Ja sobie wywalę bradę z Bond tylko. And Beyond. No, super partia. A coś za 3? Dobra, zaczynam jako pierwszy. 3 na twarz. Super partia. No coś za 2? No come on, coś za 2. Proszę pajączkę. Czy ja chcę to blokować? No, nawet nie mam czym tego blokować. Od tego trzeba zacząć. To jest fearsome. A, dobra, cudownie. I'll do better this time. Poszedł do piasku. Czy ja chcę coś robić za 3? Zabijać pająka i dobierać? Już nie wiem, czy nie powinienem buffować tych gości. Tym kurczę Brothers Bones. Ale wolę to sobie zostawić na Overwhelma też. A, dobra. Crawling Sensation jest. Myślałem, że nie ma czego zagrać. To nie najgorzej. Jeszcze Crowd Favorite, jakby doszedł teraz, to by było zacnie. Dobra, to skipniemy to sobie. Dariusz kolejny, no serio? Summon Grand Otter Missive Everywhere plus 1/1, no to grubo. Miał, czy nie będę miał nic? Nie no, bez jaj, serio? Te zaklęcia mnie wykończą tutaj. Boże, ale krapisze. 3. To ile da? 2.
Zabijemy to i dobierzemy dwie karty przynajmniej. Growling Sensation. Battle Caster, no dobra. Jakaś podmianka nastąpiła. Będą pajączki. I Battle Caster w następnej Dariusz. Tyle w temacie. House Spider. No zobaczymy co on ma na 6. O, panie dzieje. To mnie nie bawi. What a rare treat! The hand of Noctis! Blokujemy Dariuszem, no i niech oni mi dadzą te 4 damage'u. Zobaczymy czy on jakoś buffnie tego typa. No 2-2 ma jakiś sposób, żeby go buffnąć. No i tak ginie, bo jest ephemeral, więc whatever. Dobra, no jest kolejny Dariusz, tak czy siak na ręce, więc zagramy go sobie na samej rundzie. Decimate. Zed. Punish restraint. No naprawdę, ginie mi on. Co za lipa. 5-9. Z Decimata 4, no zawsze coś. Poszło do piachu. Dobra, następna runda. Zobaczymy co on tam ma. Return to us. O Boże. House Spider. To jest GG znowu, no Chryste. Decimate za 4. Chyba, że jakiś direct damage dostanę, no. Za 1, come on, direct damage. Ah, Jesus, serio. Atakujmy z tym koksem. No to jest GG chyba, bo co on tu może zrobić? No chyba, że ma jakieś zaklęcie, no tak. Yes, to dało się. Chrysta nie miał nic. Ale ciężko było. Dobra, no tak wygląda gra tym deckiem. Niestety to jest wszystko takie, że tak powiem, bardzo bliskie, że tak powiem, przegranej granie tym deckiem, ale no winera to jest dobre. Więc jest to fatalne, chociaż czasami bywają sytuacje stresujące. No. Tak wygląda ta talia jeszcze raz. W opisie filmiku będzie, że tak powiem, kodzik do ściągnięcia tej talii, także jeżeli ktoś chce, to może sobie nią popykać. Z mojej strony to tyle, dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, czołem.